To mi jest w ogóle niepotrzebne do życia. Witam was w kolejnej mojej recenzji. Dziś bierzemy sobie na ruszt 10706. Kolejny zestaw z LEGO Classic. Kolejny zestaw z jedynej serii, którą mogę się bawić ze względu na mój wiek. W przeciwieństwie do ostatniego zestawu, dziś bierzemy sobie właśnie taki pod recenzję malutki zestawik. Natomiast no, liczymy na to, że po tym pierwszym, który bardzo mi się spodobał, ten również mnie zachwyci. A jako, że się nim już bawiłem, mogę powiedzieć, że tak będzie. Przede wszystkim nasze opakowanie, tak samo jak w przypadku i poprzedniego zestawu Classic, różni się trochę od innych. Jest przede wszystkim dużo grubsze. Ta grubość tego opakowania jest naprawdę dość duża, nie oszukujmy się, w porównaniu do zwykłych, chudziutkich opakowań. Także to jest przede wszystkim największa różnica. I w ogóle jest trochę inne, natomiast nie po to się tu spotkaliśmy, by sobie rozmawiać o opakowanku. Sama instrukcja tutaj, którą mamy, przede wszystkim na przykład na mnie zrobiła dużo lepsze wrażenie niż ta z dużego zestawu. Przede wszystkim dlatego, że tutaj mamy przede wszystkim pokazane wszystkie trzy pomysły. I mamy przede wszystkim, co mi właśnie zaimponowało, na przykład How did we get here? Czyli jak się tu znaleźliśmy? Pokazany jest obrazek, na przykład jak w 1958 patentowano klocki Lego, jak to wyglądało. Pokazywane są jakby tutaj pierwsze takie właśnie klocki Lego. I jest pełno takich stron właśnie, których zabrakło w tej wielkiej książce. Tutaj oczywiście instrukcje tych. What you will build, pokazane zwykłe rysunki. No i teraz spróbujcie sobie tego zbudować z tych klocków, które tu macie, coś takiego. Kolejne rzeczy, prezentacja innych też tych małych secików. No i tutaj też na przykład mamy, teraz będziemy budować wieloryba. Mam pokazane innego opcje, które możemy zbudować i zachętę, żeby bawić się w LEGO Life. No i na końcu pokazane inne zestawy plus wymienienie klocków. Nie powiem, ta książeczka jest dużo lepsza niż ta w tym pierwotnym zestawie. Przede wszystkim właśnie przez to dodatkowe strony, co trochę dziwi, bo w tych tańszych zestawach powinno być bardziej ubogo, a jest bardziej bogato. Naprawdę ta książeczka mi się bardzo spodobała, jest to jedna chyba z moich ulubionych w tym momencie instrukcji, ale przejdźmy sobie trochę do omówienia samych klocków, bowiem no głównie po to się tu spotkaliśmy. Tutaj przede wszystkim co my mamy? Tym, że sobie spojrzymy faktycznie od góry, widzicie jakie mamy klocki. Klocków jest faktycznie fajnie, dość dużo, wydawałoby się, że mało. Elementy, które na pewno jakby zwróciły moją szczególną uwagę, to są te oczka, jakże słodziutkie oczka, właśnie, które przydadzą się w wielu mocach, w wielu właśnie innych konstrukcjach. Takich oczek nawet były trzy. Takie koła dla mnie, które są nowością, czyli te takie bezoponowe, bezbieżnikowe koła, na pewno mi się też przydadzą. No jedno okienko mamy, ale to już wiecie. Taki klocek w fajnym kolorze, plus takie, one faktycznie gdzieś tam wcześniej występowały, ale w innych kolorach. Przede wszystkim też takie klocki. One są jak dla mnie super, te półprzeźroczyste, bo z nich można naprawdę wiele zrobić. Ale jedyne takie miałem z takiego zestawu z lat 80., o którym teraz możecie sobie tu klikając w kartę zobaczyć, poczytać. No i takie też przeźroczyste, mówię, takie klocki zawsze są na propsie. Poza tym, no, taki, kilka innych różnych, no to wszystko gdzieś wyjdzie. Ale fajne na przykład też są te klocki, które są jednak wyjątkowo fajnym kolorze, ciężko spotykalnym gdzie indziej na rynku. W ogóle kolorystycznie wygląda to fajnie. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz, zróbmy sobie taki szybki speed build i zobaczmy, co my z tego możemy zbudować. Więc zbudujmy. Z naszej instrukcji możemy zbudować trzy oto takie przeurocze budowle. Nazwałem je przeurocze, ponieważ na początku faktycznie kupując ten zestaw myślałem, a kupuję go tylko na części, szybko go zburzę, na co mi coś takiego, to takie słabe. Natomiast po zbudowaniu tego okazało się, że jest to całkiem fajne. Pierwszy domek, no faktycznie jest może taki trochę płaski, z tyłu nawet jeszcze bardziej słaby. Natomiast chociaż ma tu taką ladę, tu ma jakąś jeszcze półeczkę na coś. Okienko oczywiście jest otwarte, natomiast no mi się to spodobało i jak najbardziej spełni swoją bardzo fajną funkcję w moim LEGO mieście. To znaczy, będzie po prostu małym sklepikiem, ale o tym dowiecie się, gdy otworzę moje LEGO miasto i będę mówił, co tam czym jest. Naprawdę bardzo fajny, bardzo mały, jakże prosty, ale ładny jednocześnie budyneczek. Drugą pozycją będzie nasz wieloryb. Nasz wieloryb, który ma swoje słodkie, tutaj śpiące oczka. Oczywiście oczkami byśmy mogli kręcić, gdybyśmy chcieli, no ale nie chcemy. Również bardzo fajna, choć bardzo prosta i symboliczna konstrukcja. Oczywiście to mógłbym się czepiać, że to mi trochę przeszkadza, to zakończenie mogłoby być ciut lepsze, ale nie czepiamy się, bo LEGO Classic właśnie w swojej konstrukcji ma być takie banalne, takie proste i symboliczne wręcz, a jednocześnie fajne. No i właśnie też taką konstrukcją jest coś takiego, chociaż no mówię, jak ja bym się miał doczepić, to mi trochę przeszkadza, ale mimo wszystko szapoba, że oni z tych klocków wymyślili tak fajne konstrukcje, więc jak najbardziej okejka. Natomiast konstrukcją, którą mówiłem w pierwszej kolejności, burzę, to mi jest w ogóle niepotrzebne do życia, jest ten pociąg, a po zbudowaniu dojrzałem jego
urokliwość. No mówię, nie ma szans. I to jest teraz pierwszy pojazd chyba, którego bym nie zburzył właśnie z tego setu. Te kółeczka właśnie, których wcześniej nie miałem. Pociąg prezentuje się fajnie, chociaż można by się czepiać, że tu nam się ludzik nie mieści, bo tak naprawdę tu no nam no po prostu się nie mieści. No. Możemy go tu wsadzić nogami, a i owszem, ale widzicie, jak to wygląda słabo. Natomiast nie czepiamy się takich detali, bo i po co? Konstrukcja ma być symboliczna i jest. Ma okienka przednie, boczne. Tu jeden hipek na upartego usiądzie, lekko odchylony do tyłu. No i czego nam tak naprawdę trzeba więcej? I tak jak mówię, bardzo fajna, urokliwa, malutka konstrukcyjka, która jakże mi się spodobała. Ale tak jak mówię, wszystkie trzy u mnie w mieście finalnie miały do czegoś innego służyć, miały być zburzone i przebudowane. Natomiast finalnie zostają u mnie w mieście i będą tam służyć w konkretnym celu. Zakupu setu absolutnie nie żałuję i wszystkim go polecam, bo za dwie dyszki, trzy takie konstrukcje, no to jest jak dwie gazetki, gdzie nie znamy hipka. No bez kitu, dwie dyszki. Polecam wszystkim. Dzięki za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia wkrótce.